Jazda nocą to dla wielu kierowców przyczyna dodatkowego stresu. Oświetlenie AFL w nowym Oplu Merivie nie tylko automatycznie kieruje wiązkę światła reflektorów zgodnie z kierunkiem jazdy, ale także doświetla obszar zza boku pojazdu, na przykład podczas wykonywania skrętów na skrzyżowaniach. W efekcie kierowca widzi więcej, jest mniej zmęczony, co oznacza większe bezpieczeństwo jazdy. Silniki, które Opel oferuje do Merivy, to są silniki benzynowe oraz silniki diesla. Trzy silniki benzynowe, bez turbiny i z turbiną. Wszystkie o pojemności 1,4. Pierwszy z nich, bez turbiny, posiada 100 koni mechanicznych. Kolejny z turbiną, 120 koni mechanicznych oraz kolejny z turbiną, 140 koni mechanicznych. Tutaj różnica między tymi dwoma silnikami z turbiną to jest tylko kwestia ustawienia komputera, a więc nasz wybór. Oraz silniki diesla o pojemności 1,3 75 koni oraz 1,7 100 koni i 1,7 110 koni. Także na pewno silniki diesla to również ekonomia. W dzisiaj prezentowanej Merivie mam silnik o mocy 140 koni. Jest to silnik z turbiną oraz oczywiście benzynowy. A więc dodaję gazu. Bieg drugi. Pokazuje mi się shift, abym zmienił na bieg wyższy. Ale nie o to mi chodzi. Tutaj chcę się rozpędzić, aby pokazać Wam, co tak naprawdę znaczy kontrola trakcji w Oplu Meriva. Mamy 140 na godzinę i skręcam. I puszczam kierownicę, nie trzymam w ogóle żadnych pedałów, ani gazu, ani hamulca. To auto samo wyprowadza mnie na tor jazdy. Nie dość, że mamy tutaj 6 poduszek powietrznych, to tak naprawdę bardzo łatwo tym autem jest wyjść z opresji. Nowa Meriva jest samochodem bardzo bezpiecznym. Zapewniają to zaawansowane i najnowocześniejsze układy elektronicznej stabilizacji jazdy i kontroli układu hamulcowego oraz bardzo pomocne rozwiązania wspomagające kierowcę. System stabilizacji toru jazdy ESP+, system ABS z układem wspomagania hamowania awaryjnego EBA oraz układem kontroli hamulców na zakrętach CBC. Jeszcze raz, żeby Wam udowodnić, rozpędzę się do wyższej prędkości i spróbuję tym autem obrócić się aż o 360 stopni. Zobaczymy, czy mi się uda. Bieg czwarty. Bieg piąty. 140 na godzinę i maksymalnie skręcam. Nie ma szans. Drodzy Państwo, nie ma szans obrócenia się tym samochodem. Kontrola trakcji, no niesamowicie zaskakuje. Ja tak naprawdę wsiadając do tego auta, myślałem, że to jest taki zwykły Opel, ale Opel w moich oczach tak naprawdę bardzo, ale to bardzo urósł. Pewnie zastanawiacie się, ile tak naprawdę ten samochód kosztuje. Otóż od najniższej wersji wyposażenia jest to 54 tysiące, aż do najwyższej z najlepszym silnikiem 96 tysięcy. Ale moim zdaniem warto. Dlaczego? Otóż ten samochód jest bardzo funkcjonalny.
Zresztą sami Państwo widzieliście, co tak naprawdę potrafi. Oprócz tego bardzo bezpieczny, co wyraźnie widać na tym lotnisku. Dlatego też za udostępnienie tego modelu dziękuję firmie Autotoruń, autoryzowanemu dealerowi Opla z Lubicza. I zapraszam Was teraz na pit stop. Tematem przewodnim w dzisiejszym pit stopie będą opony. Mianowicie opony zimowe oraz opony letnie. Taką właśnie oponę mamy założoną na samochodzie. Może zacznę najpierw od opony zimowej. Czym ona się charakteryzuje? Nowa opona w ogóle posiada wielkość bieżnika od 7 do 8 mm. Jeżeli jest to bardzo nowa opona zimowa, ona będzie miała bieżnik bardzo miękki. I tym się właśnie charakteryzuje opona zimowa. Dzięki temu może odprowadzać śnieg. Poza tym mam do Was takie pytanie. Jeżeli kupujecie używane opony zimowe, są one sprowadzone załóżmy z zagranicy, to myślicie, że obcokrajowcy oddają nam dobre opony zimowe? Grubo się mylicie. Ponieważ jeżeli taka opona ma 4,5 mm, rzeczywiście wygląda na to, że ma jeszcze dość duży bieżnik. Jeżeli ta opona jest stara, ona ma takie same właściwości jak opona letnia na mrozie, czyli tak naprawdę jest twarda i nie nadaje się na zimę. Kolejną oponą jest opona letnia, która również wówczas, gdy jest nowa, posiada te 7-8 mm. Ma również swój ogranicznik. Jeżeli bieżnik tej opony dojdzie do takiego miejsca, które jest bardzo często zaznaczane na oponie, wówczas wiemy, że ta opona nie jest już użyteczna. Tak naprawdę, jeżeli ma 3-4 mm, już możemy czuć się niebezpiecznie jadąc tym autem. Ona już nie ma takich właściwości. Oczywiście producent, który produkuje daną oponę, mówi też, do jakich prędkości ta opona się nadaje. Rozmawiając o oponach, nie można zapomnieć o sytuacji, w której ta opona zostanie przebita. A więc ustalmy, jeżeli będzie to bardzo duża dziura, tej dziury nie ma już sensu naprawiać, ponieważ to nam nic nie da. Zrobi nam się jakiś bąbel przy dużej prędkości, spowodujemy kolizję, bądź nie będę mówił, mogą być jeszcze gorsze rzeczy. Jeżeli ta opona będzie wzdłuż przecięta, wówczas też takiej opony się nie naprawia. Jeżeli będzie to gwóźdź, jeżeli będzie to jakiś wkręt, oczywiście jedziemy do wulkanizatora i naprawiamy. Przed sobą mamy oponę zimową. Dlatego też, drodzy Państwo, warto wiedzieć, że zimą powinno się napompować troszeczkę więcej. Załóżmy o 0,2 więcej ciśnienia, ponieważ to ciśnienie zimą spada. Zapraszam Państwa już za tydzień.